Telewizja Polska zdecydowała się na świeże podejście w rekrutacji nowych talentów, co zostało zauważone i docenione zarówno przez branżę, jak i publiczność. W ostatnich tygodniach TVP przeprowadziła akcję rekrutacyjną Włącz się. Zmieniajmy się razem, która przyciągnęła aż 2000 zgłoszeń od osób chcących spróbować swoich sił na małym ekranie. W rezultacie wyłoniono nowe twarze w różnych kategoriach programowych: Marta Kubala w kulturze, Błażej Stencel w rozrywce, Jonasz Zasowski w sporcie i Maksymilian Zdebicki w pogodzie. Debiutanci zostali przedstawieni publiczności przez Beatę Tadla i Tomasza Tylickiego w popularnym programie Pytanie na Śniadanie. Proces selekcji wyróżniał się innowacyjnym podejściem, o czym świadczy relacja jednej z wybranych: Marty Kubali. Opisując swoje doświadczenia, podkreśliła że rekrutacja była nietypowa i nie obejmowała standardowych pytań rekrutacyjnych. Zamiast tego, kandydaci musieli wykonać sześć zadań praktycznych, które testowały ich umiejętności w różnych sytuacjach dziennikarskich, od prowadzenia rozmów z gośćmi po wejścia na żywo. Dla Marty było to pierwsze takie doświadczenie przed kamerą, co przyniosło jej zarówno stres, jak i cenną lekcję. Odpowiedź publiczności na wprowadzenie nowych talentów była pozytywna. Zaskoczenie świeżością i różnorodnością nowych twarzy oraz nowatorskie metody selekcji wskazują na otwartość telewizji polskiej na zmiany i adaptację do nowoczesnych standardów w mediach. To podejście nie tylko wprowadza świeżość do programowania, ale także inspiruje innych w branży do eksplorowania nowych metod rekrutacji i prezentacji talentów. Telewizja Polska, wprowadzając nowe twarze do swojego programowania, stawia przed nimi duże wyzwania. Jak zauważył Aleksander Sikora, były prezenter stacji, praca w mediach publicznych może nieść za sobą różnego rodzaju konsekwencje które mogą być odczuwalne dopiero po latach. Jego doświadczenia i wskazówki mogą okazać się cenne dla nowo zatrudnionych, którzy znajdą się pod dużym społecznym i profesjonalnym naciskiem. Sikora podkreślił, że każda praca niesie ryzyko i koszty, a obowiązki na tak widocznym stanowisku jak prezenter telewizyjny mogą być szczególnie obciążające. Wartościowa może okazać się również jego zasada dotycząca prywatności, nieujawnianie informacji o zarobkach i życiu prywatnym, co jest szczególnie istotne w branży, gdzie granice między życiem prywatnym a zawodowym często się zacierają. Obserwacja postępów nowo zatrudnionych pracowników TVP może być interesująca z wielu powodów. Nie tylko pokaże, jak poradzą sobie z wyzwaniami zawodowymi, ale także jak będą w stanie zastosować sobie radę od doświadczonego kolegi z branży i jak wpłynie to na ich rozwój zawodowy oraz osobisty. Fani mediów i widzowie TVP z pewnością będą z ciekawością śledzić ich karierę w stacji, obserwując, czy nowe talenty odświeżą i wzmocnią ofertę programową telewizji polskiej.